Godzilla 1954 czy Godzilla Minus One. Okiem fana. Pierwsza drobina historii. Kiedy w 1954 roku firma Toho wyprodukowała dwa filmy, Siedmiu Samurajów oraz Godzilla, o mało nie stanęła na skraju bankructwa. Filmy wielokrotnie przekroczyły swój planowany budżet. Jednakże okazało się, że oba stały się wielkimi hitami. A dziś Godzilla jest jedną z ikon japońskiego kina. Pierwszy film o potworze był alegorią dotyczącą wojny atomowej. Potwór zmutował pod wpływem promieniowania radioaktywnego z bomby wodorowej. Film był zrobiony całkowicie na poważnie i, jako ciekawostka, przytoczę wam, że został zakupiony przez wszystkie ówczesne kraje socjalistyczne. Podaję to za książką Gwiezdne Imperium dziesiątej muzy. Jak na rok powstania był zrobiony dość specyficznie. Po raz pierwszy użyto dokładnej makiety miasta, a nie wielkich konstrukcji jak w innych produkcjach tego typu. Ciekawostką może być fakt, że w Stanach Zjednoczonych oryginalny film został puszczony w Chinach dopiero w 2004 roku na 50-lecie potwora. Nie oznacza to jednak, że Amerykanie nie widzieli wcześniej Godzilli. W 1956 roku powstała wersja z Raymondem Barrem, gdzie, mimo dokręcenia kilku scen z amerykańskim aktorem, film stał się krótszy od oryginału. Zostały też spytane pewne wątki. Jednak nie jest to tematem tego podcastu. Zajmijmy się teraz najnowszą produkcją, czyli filmem z 2023 roku. Powstał on na 70-lecie potwora i stanowił swoisty hołd oryginalnym autorom. Jako fan mogę powiedzieć, że nawiązują w wielu wątkach do oryginału. Mimo, że będę się starał unikać spoilerowania ten, tym niemniej uważam, że jest to nie do uniknięcia, więc w razie czego słuchacie na własną odpowiedzialność, jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, a szczerze polecam. Po pierwsze, film nawiązuje w sposób poważny do problemów związanych z okresem wojennym, tak samo jak w oryginale. Tutaj będę się starał porównywać po prostu oba filmy. Co ciekawe, potwora widzimy już nieomalże na początku filmu, gdyż po jakieś 5-10 minutach. To przy filmie trwającym przeszło 2 godziny stanowi całkiem przyzwoity efekt. I tutaj mały ukłon kursów z roku 2023 w stosunku do oryginału. Pierwszy raz potwora widzimy na wyspie Odo, tak samo jak w filmie z 1954 roku. Samo jak w oryginalnym filmie początkowo starano się ukryć obecność potwora. Co ciekawe, film nie dzieje się niejako tak w ciągu jednego roku. Widzimy sytuację, jaka się rozwija głównego bohatera, którym wcale nie jest Godzilla, w okresie kilku lat. Będę tutaj przytaczał fabułę, aby wam za dużo nie zdradzić. Powiem tylko, że głównego bohatera gnębią pewne koszmary, jest on uwikłany w dość dziwną sytuację rodzinną, a film duży nacisk stawia zarówno na relacje międzyludzkie, jak i to, że wojna może doprowadzić do wielu nieszczęść. Kolejne pojawienie się potwora ma miejsce w Gizie. Możemy tutaj zobaczyć scenę nieomalże identyczną w oryginalnym filmie, jak potwór staje na torach kolejowych. Mamy praktycznie jeden do jednego skopiowaną scenę z motorniczymi w wagonie kolejowym. Widzimy też, jak Godzilla łapie cały zestaw pociągowy. Naprawdę efekty tutaj wykorzystane robią bardzo duże wrażenie. Przy czym przegrywa nam również muzyka z oryginalnego filmu. Mimo tego, że władze starają się ukryć obecność potwora, w pewnym czasie w radiu pojawia się komunikat. Co ciekawe, na moje ucho, to prawda nie znam japońskiego, tym niemniej oryginalny film znam chyba na pamięć, jest to dokładnie ten sam komunikat, który pojawiał się w filmie z 1954 roku. Jest to naprawdę fajny smaczek dla fanów Wielkiego Potwora. Zresztą takich smaczków w filmie jest znacznie więcej. Na pewno wszystkich ich nie odkryłem. Duży plus, jeżeli idzie o efekty specjalne, zasługuje również oddech Godzilli. Oczywiście mówimy to o laserowym czy też atomowym snopie. Jak dla mnie zbyt udziwnione było wyrastanie rogów na ogonie podczas ich oświetlania i zbyt wolne, tym niemniej efekt końcowy mógł zadziwić każdego. Powiem szczerze, że jest to chyba naprawdę, jak mówią inne recenzje, najlepiej wykonany oddech Godzilli. Szczególną uwagę zasługuje tutaj niewątpliwie jedna z ostatnich scen, kiedy Godzilla wynurza się z wody. Jakby dobrze się przypatrzeć, jest to nieomalże jeden do jednego wzięta kopia ze starego, oryginalnego filmu. Niewątpliwie, tu się powtórzy. Film z 2023 roku jest hołdem złożonym oryginalnym twórcom Godzilli. Ja także fanom na całym świecie. Ponieważ nie chcę was zanudzić tutejszym podcastem, a także nie chcę zdradzać fabuły, powiem tylko, że film ma niejednoznaczne zakończenie. A teraz, czy jest lepszy od filmu z 1954 roku, czy gorszy? Jak dla mnie, jest to nie do porównania. Pamiętajmy, że w 1954 roku nikt nie robił takich efektów specjalnych, jakie były wykorzystane w oryginalnym Godzilli. Tutaj efekty są wykonane komputerowo, co jest obecnie standardem. Tym niemniej, efekty są zadziwiająco dobre jak na budżet filmu. To co podają źródła, budżet filmu wynosił zaledwie około 15 milionów dolarów. Film, mimo że jest wyświetlany dopiero od około 3 tygodni, już wielokrotnie zwiększył swoje nakłady. Powiem wam, że całe 2 godziny filmu trzymają w napięciu. Zasadniczo trudno tu szukać się jakichś słabych momentów. Czy to jest film dla wszystkich? No czy nie? Raczej nie polecam tego filmu dla dzieci, tym bardziej, że jest on wyświetlany z napisami, poza tym jest on dla nich zbyt skomplikowany. Widać tu różnice kulturowe między Europą a Japonią, prawy honoru, a przede wszystkim patos związany z perturbacjami wojennymi. Po prostu film jest zbyt poważny dla niektórych. Na zakończenie tylko dodam, że mam cichą nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo Toho i że już niedługo będziemy mogli zobaczyć kolejne filmy z Toho. Oczywiście z oryginalnej wytwórni. Dziękuję za uwagę, Paweł.